Cześć, jestem Tosia i dziś Wam pokażę nasz nowy drewniany aneks kuchenny. Pojawiły w nim się nowości. Mamy cztery palniki, a nowość to jest te cztery guziczki do palników i napisik Pino. Można też wygrawerować imię dziewczynki, która ten aneks ma. Ja wygrawerowałam Tosia Gosposia, ale można na przykład wygrawerować też kuchnia Kasi na przykład. I tam jest imię dziewczynki. Tu na przykład można, dostajemy to gratis. To są chochle kuchenne, drewniane. Dostaniemy je gratis, jak kupimy aneks. Można je też dokupić osobno. Mamy też tutaj obrotowy kran. I dwa zlewozmywaki. Mamy tutaj także półeczkę za firanką, na której możemy ustawić sobie różne rzeczy. I nowościami są też słoiczki. O, one tak wyglądają. Dostajemy cztery puste słoiczki. I możemy na nich sobie włożyć co chcemy i jest jeszcze piąty, który dostajemy z owocami. O, tu je Wam ułożę. Możecie je sobie wypełnić czym chcecie. Ja wypełniłam tam posypką. Nowość to jest też garnek. O, metalowy garnek, jest taki pozłacany troszkę, wygląda tak. O, można go postawić i niech się coś gotuje. Mamy też trzy patelnie, są różnych rozmiarów, to jest duża, średnia i malutka patelnia. Też tutaj je ułożę. A propos firanek, możemy, to są do wyboru różne firanki, tu jest akurat turkusowy, mamy jeszcze model cappuccino, model lawendowy i różowe kropki. Jeszcze oczywiście w każdym aneksie powinien być podświetlany okap. Tu też mamy światełko, jest na górze guziczek, którym możemy je włączać i wyłączać. To tyle co o naszym aneksie. Pa, pa!